targach tegorocznych wprowadzamy szalunki szybkiego montażu. Są to szalunki letkie, szybkie w montażu. Jest to produkt innowacyjny. Jest to produkt włoski, który od 3 lat wprowadzamy na rynek polski. Wystawiamy się z tym produktem na różnych targach. Przymierzamy się do budowy domu i tak powolutku orientujemy się w rzeczach, które, nowościach, które są na rynku. Jeżeli chodzi o dodatki do domów, to jest rewelacyjne stoisko, jeżeli chodzi o pompy ciepła tuż przed wejściem na targi. Bardzo profesjonalna obsługa, kompleksowa informacja udzielona do klienta. Nazywam się Grzegorz Mordarski, jestem właścicielem firmy Salgro, która od 2007 roku istnieje na rynku sądeckim, jak i nie tylko. Obecnie posiadamy punkty w Częstochowie, w Tarnowie, w Gorlicach. Zajmujemy się energią odnawialną, głównie kolektorami słonecznymi, systemami grzewczymi, nowoczesnymi czy systemami grzewczymi, fotowoltaiką, jak i oczyszczalniami przydomowymi. I jesteśmy tu dzisiaj na targach w Nowym Sączu z producentem firmą Galmet. Mamy tu możliwość zobaczenia pompy ciepła powietrznej na wodę użytkową. Zamiast solaru możemy zamontować dzisiaj takie urządzenie jak pompa ciepła ze zbiornikiem razem. Jest to urządzenie, które działa na temperaturę, nie na słońce, tylko jest to urządzenie temperaturowe. Działa od plus 6 do plus 35. Zagrzewa wodę do 55 stopni. Jest to produkt polski, produkowany w Głubczycach. Zbiornik produkowany tak samo przez firmę Galmet, jest emaliowany wewnątrz, także musimy co jakiś czas wymienić w nim anodę magnezową jakby. Potem urządzenie jest to jakby źródło odnawialne, nie? Czyli przetwarza powietrze poprzez gaz i zagrzewa nam wodę właśnie do 55. Czy jest głównym źródłem, że tak powiem, nie wiem, pozyskiwania tego ciepła? Powietrze z zewnątrz. Powietrze z zewnątrz, ewentualnie może być to powietrze z wewnątrz, ale to potrzebuje 300 metrów sześciennych, około 300 metrów sześciennych powietrza na godzinę. Czyli jest bardzo duży przepływ powietrza tutaj. Jeżeli byśmy brali go z pomieszczenia, jest to, może być tak, że po prostu nie będziemy w stanie dostarczyć tyle powietrza i będzie jakby mniejsza sprawność tej pompy, nie? A nam zależy, żeby to było jak najszybciej i jak najtaniej zagrzana woda. Jest to urządzenie, które pobiera około 600 watów prądu na godzinę, ale jego moc grzewcza jest 1,92. Jest to przeliczenie takie, że po prostu jest to 3 razy tańsze grzanie, najprościej mówiąc, jak grzałką elektryczną. Jest to dzisiaj bardzo tania forma grzania ciepłej wody użytkowej. W okresach, gdzie możemy w zimie to urządzenie połączyć z kotłem i będzie grzać jako zwykły wymiennik, wiosna, lato, jesień możemy grzać z powietrza i wyłączamy wtedy kocioł i grzejemy jako zwykły, jako pompa, nie? Przewidziana dla rodzin do 5-6 osób, nie? Takiego jakby używania wody tradycyjnego. Jeżeli oczywiście chcemy mieć więcej tej wody i używając pompy, możemy do tego urządzenia dołożyć jeszcze kolektor jeden, do wężownicy go wpiąć i tak samo wtedy byśmy mieli najtańsze grzanie ciepłej wody, taki zestaw solar plus pompa ciepła, nie? Rozumiem, a proszę mi jeszcze jedno powiedzieć, w zależności, nie wiem, od gabarytów budynku, czy to są różne modele. Nie, Galmet produkuje w 2 modelach, 200 litrów zbiornik i 250, a także produkujemy jeszcze takie nastawki na zbiornik, czyli jak ktoś już ma zbiornik w domu, montujemy właśnie taką nastawkę, do niego łączymy poprzez rurki dodatkowe i tak samo możemy ogrzewać ciepłą wodę w zbiorniku. Także mówię, mamy komplet taki kompakt, zbiornik z pompą, ewentualnie jak już ktoś ma zbiornik, możemy taką samą pompę dokupić, górną część i ją podłączamy do wężownicy w zbiorniku, który mamy w domu. A mniej więcej jakiś tam szacunkowy koszt? Wie pan co, to zależy jaka jest temperatura, nie? Na dworze, czyli jaką temperaturę dajemy do pompy ciepła. No mówię, no
żeby to mówię jakimiś takimi liczbami nie operować, to tak wygląda, że 600 watów prądu na godzinę bierze. Jeżeli zagrzewa wodę w 4 godziny, to jest 2,5 kW gdzieś prądu, nie? Czyli to jest koszt, może sobie pan wyliczyć, cena waszego prądu za kilowat. Czyli też jest to zróżnicowane w zależności od temperatury. Tak, od okresu, czyli wiosna, lato, jesień. Wiadomo, w okresie letnim ten koszt zużycia prądu jest najmniejszy. Wiosna, wczesna, jesień, jest to koszt trochę wyższy. Przy temperaturach 6 stopni czy 7, gdzie to COP spada, jest to ten najdłuższy okres wygrzewania, jeżeli chodzi o pompę, nie? My podajemy COP przy 15 stopniach. W tym czasie mniej więcej jest wyłączany kocioł, nie? Wtedy nie używamy kotła z centralnego i wtedy przechodzimy na pompę, nie? No wiadomo, jest to przy 6 stopniach czy 7. Troszeczkę mówię, to COP spada i ten wygrzew tej wody jest dłuższy, nie? Czy mamy 6 stopni czy 30 stopni, ona tak samo dogrzewa temperaturę wody do 55 stopni. Tylko że w okresie letnim jest to około 2 godziny, 2,5 godziny, żeby zagrzać wodę. W okresie w tym wczesnej wiosnie jest to około 6 godzin. To jest urządzenie, można tak powiedzieć, które działa podobnie jak lodówka. Normalna, tradycyjna lodówka, jakby odwrócony proces pracy lodówki. Tylko w lodówce ciepło wyrzucamy na zewnątrz, a to ciepło pozyskiwane do środka i jeszcze wspomagamy to właśnie tym powietrzem ciepłym, które wtłaczamy tutaj przez czerpnie i wyrzucamy po prostu, gdzie tutaj jeszcze dodatkowo możemy z tego zimnego powietrza, które tu wypływa, możemy do domu wdawać jako chłodzenie pomieszczeń, czyli możemy, mówię, wtłoczyć w domu do salonu wieczorem, czy tam kiedy ona pracuje, obniża sobie tą temperaturę tam około 5-6 stopni, możemy ją tłoczyć do domu, nie? Czy możemy sobie chłodzić nawet czy jakąś komórkę tam, no pomieszczenia dosłownie. Na zasadzie też takie urządzenia dwufunkcyjne. Tak, jeszcze trzecią zaletą tego urządzenia jest tak samo jakby wysuszanie pomieszczeń, nie? Czyli ona dobrze działa na wysuszanie pomieszczeń, jak mamy jakieś pomieszczenie mokre, możemy po prostu, dobrze ona działa na wysuszanie pomieszczenia. Tak, wewnątrz pompy jest odprowadzenie właśnie na jakby na kondensat, czyli tą wodę i ona sobie tam spływa, jest rurka specjalna zrobiona. Dosłownie, a tutaj wyrzuca to schłodzone, suche powietrze, które właśnie możemy wykorzystać do wysuszania pomieszczeń. Nie? Jeżeli chodzi o firmę Solg, z którą współpracujemy tutaj z Paszyna, oni mają w sprzedaży tak około 5100, gdzieś tak chodzi ta pompa. Oczywiście w katalogu jest ona droższa, my jako producent podajemy ceny katalogowe, czyli w katalogu ona kosztuje około 5700 netto. Tak jak wspominałem przedtem, jest to zbiornik emaliowany wewnątrz, czyli wymaga wymiana anody magnezowej co 18 miesięcy. Taki zakup anody jest to koszt około 30 zł. Musimy to wymienić, musimy zachować paragon zakupu anody magnezowej, który jest wymagany do gwarancji. Tutaj z tyłu pompy wykręcamy korek i tu jest anoda magnezowa jeszcze. Urządzenie ma gwarancję 4-letnią. 3 lata jest gwarancji takiej jakby z urzędu, a jeżeli się zarejestrujemy na stronie galmetowskiej w internecie, dostaniemy jeszcze jakby dodatkowo 12 miesięcy gratis, nie? Jest tutaj też grzałka elektryczna, która jest potrzebna ewentualnie do szybkiego zagrzania wody. My to mamy tu w funkcji party, to się tak nazywa na naszym sterowniku party, czyli sterowanie ręczne grzałką. Działa, tak, tak, tak. Jak chcemy szybko, tak, dosłownie. Lub opcja jest druga, że grzałka jest potrzebna też do wygrzewu zbiornika, tak zwana legionella to się nazywa. Zagrzewamy zbiornik do 70 stopni, musimy przegrzać co jakiś czas. Po prostu to się tak nazywa, bakteria legionella może powstać i po prostu jest ta grzałka potrzebna, gdyż pompa jest w stanie podnieść tylko temperaturę do 55 stopni. Jest program specjalny w pompie, który możemy ustawić te wszystkie parametry, czyli w jakich godzinach może chodzić, ustawić program tygodniowy, kiedy ma być ta legionella, kiedy ma się grzałka włączyć. Możemy przy 6 stopniach na przykład ustawić, że grzałka sama się włączy, nie? Czyli nie będzie czekać na kocioł czy na coś, tylko włączy się po prostu, żeby pracowała. Jeżeli jest awaria jakaś, jest urządzenie na gwarancji, czyli nie musimy kontaktować się ze sprzedawcą, z dystrybutorem, tylko możemy bezpośrednio zadzwonić do Galmetu. Mamy swój serwis własny, mobilny, który dojeżdża do klienta bezpośrednio do domu. Poprzez telefon się tam umawiamy, zobacz co tam by miał, by to ewentualnie być do naprawy i dojeżdżamy
w miarę szybko do klienta, także nie ma problemu, jeżeli chodzi o serwis. Mówię, jest to serwis fabryczny. Jest tutaj możliwość sterowania pompą cyrkulacyjną, czyli mamy możliwość tu dołożenia układu do cyrkulacji wody w budynku. Jest to dobra forma, bo możemy tu sobie ustawić godziny, w jakich godzinach ma pracować ta pompa, kiedy ma się włączyć, jaki czas ma być cyrkulacji, czyli możemy sobie ją tak wysterować, że w godzinach rannych, w takich godzinach, kiedy wszyscy, powiedzmy, używamy wodę, przed tym czasem ona się włączy tam na chwilę, poda nam, odkręcamy w baterii już, jakby to powiedzieć, wodę użytkową w temperaturze tak, jaką chcemy, nie? Od 1 lipca będzie dofinansowanie do pomp ciepła. Tak ogólnie mogę powiedzieć, no szczegóły są jakby tu jeszcze tak by dopracowane, ale na pewno od 1 lipca są dofinansowania, będą do pomp ciepła. Dawid Rogoziński, Solgro. Mam przyjemność Państwu powiedzieć kilka słów na temat rozwiązania, jakim jest fotowoltaika. A więc mówimy o rozwiązaniu opartym o krzem, czyli materiał światłoczuły. Elementy takie jak, element, który stoi za mną, to jest dokładnie element, który wytwarza 240 W, 30 V, mówimy o prądzie stałym. Jest to zastosowanie, które znajduje uzasadnienie i następuje jego relatywnie szybki zwrot, jeśli chodzi o nakład finansowy, w momencie, kiedy jest prawidłowo skalkulowany, w momencie, kiedy możemy dosięgnąć dofinansowania na taką inwestycję. Jeśli mowa o projektach, o wykonawstwie, posiadamy doświadczenie, sprawdzalne referencje do wglądu. Jeśli mowa o rozwiązaniach gotowych, również są to inwestycje, które można obejrzeć, z którymi można się, że tak powiem, zaznajomić. Jest to rozwiązanie bardzo popularnie stosowane przy dużych zapotrzebowaniach, przy sporych pokryciach energii. Firma dokonuje tego typu projektów, poprzedzając to analizą, jeśli chodzi o ocenę ilości modułów, jak ta instalacja ma być duża, wydajna, oraz używając specjalistycznego programu jesteśmy w stanie określić, jaka ilość kilowatów przy wariancie danej instalacji zostanie osiągnięta przy założeniu odpowiedniej ilości godzin słonecznych w roku. Lokalizując miejsce inwestycji po współrzędnych. Na poziomie kalkulacji inwestycji, także realnej stopy zwrotu, jasno potrafimy klientowi wykazać, jaki ten zwrot, jak szybko ten zwrot nastąpi, przy jakim nakładzie i tak dalej. Na pewno jest to rozwiązanie przeznaczone w szerszej mierze dla inwestorów, producentów, miejsc, w których produkuje się dużo różnych elementów, są zapotrzebowania większe niż zapotrzebowania Kowalskiego i ten zwrot ma szansę być osiągnięty o wiele wcześniej. W regionie na dobrą sprawę na ten moment jesteśmy jedną firmą, która ma dokonane inwestycje formatu 312 kW opartej o 1300 modułów oraz innych wielu średniej wielkości instalacji mierzalnych w 14, 15, 20 kW. Firma Solgro współpracuje również z producentem przydomowych oczyszczalni ścieków, z firmą Sotelarens, która ma w ofercie nowoczesne oczyszczalnie, jak i zbiorniki na deszczówkę, zbiorniki na olej. W swojej ofercie dzisiaj na targach przedstawiamy oczyszczalnię firmy Sotelarens. Taka oczyszczalnia składa się z dwóch zbiorników, aczkolwiek jest to oczyszczalnia pokazowa w przekroju, gdzie każdy klient może zobaczyć, jak te ścieki z domu przepływają, jak taka oczyszczalnia pracuje i jaki uzysk jest z takiej oczyszczalni. W tym roku w naszych okolicach tych oczyszczalni zamontowano 429 w gminie Chełmiec akurat. Są to oczyszczalnie nowoczesne, francuskiej produkcji z bardzo długą tradycją. Mieszkańcy, którzy tutaj do nas dzisiaj podchodzą, a takie oczyszczalnie mają zamontowane, są bardzo zadowoleni z tych oczyszczalni. Są to oczyszczalnie bardzo nowoczesne, już z pełną elektroniką, gdzie redukcja tego ścieku jest bardzo wysoka i możemy uzyskać wodę, która może się nie nadaje do picia, na pewno się nie nadaje do picia, ale jest to taka woda, którą możemy jeszcze ponownie gdzieś wykorzystać. Firma Solgro cieszy się dużym zainteresowaniem na targach budowlanych. W tamtym roku, jak i w tym roku nasze stoisko odwiedziło kilkaset mieszkańców powiatu, jak i województwa małopolskiego. Współpracujemy z producentami znanych firm, które cieszą się bardzo dużym powodzeniem na rynku polskim, jak i europejskim. Firma Galmet, firma Caldoris, Buderus, Weiland. Handlujemy również, jak i montujemy
ogniwa fotowoltaiczne, pompy ciepła, kolektory słoneczne, kompleksowo zajmujemy się energetyką, czyli ogrzewaniem nowoczesnym domów, budynków przemysłowych. W tym roku zostaliśmy bardzo mile zaskoczeni nagrodami, które otrzymaliśmy od miasta, od Stowarzyszenia dla Miasta, główną nagrodę, jak i główną nagrodę za produkt roku. Nagrody te chcielibyśmy dedykować wszystkim naszym pracownikom, bo to jest praca całego zespołu, ciężka praca kilkuletnia na to, co osiągnęliśmy. Liczymy na dalsze sukcesy, na dalszą ekspansję na całą Polskę, jak i na Europę.